Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Wiecie co? Ogarniam sobie aktualizację najnowszą, o już od jakiegoś czasu. I muszę wam przyznać, że jest sporo nowych rzeczy. No, jest to obiecana aktualizacja przez Rockstara jako ta największa ze wszystkich dotychczas, które spotkaliśmy. I myślę, że Rockstar wywiązał się ze swoich obietnic. Natomiast gracze chyba troszeczkę czego innego oczekiwali, no bo Rockstar mówił: ej, będzie nowa wyspa, no nie? No to gracze od razu myślą: jej, będzie można tam pojechać, będzie można coś tam robić ciekawego. A generalnie dostęp do tej wyspy mamy tylko podczas napadu. Z jednej strony spodziewałem się tego, a z drugiej strony no miałem nadzieję, że jednak będzie można dostać się tam poza napadami i wiesz, swobodnie się tam poruszać. Jest opcja, żeby tam się znaleźć, ale generalnie można zrobić sobie tam chyba tylko imprezkę i nie mamy takiej, wiesz, swobody biegania po tej wyspie. Zresztą wyspa wcale nie jest taka duża i właściwie niewiele jest tam do roboty poza właśnie tym napadem, nie? Obecnie w GTA jest sporo różnych promocji, na przykład za dołączenie do gry, w ogóle zalogowanie się i nic nie robienie, dostajemy 500 000. Jest teraz taka promocja i tych promocji wiecie, że jest coraz więcej. Rockstar zachęca graczy, żeby wbijali i pamiętali o GTA Online, wbijali sobie tutaj, grali, bawili się. Na przykład teraz mamy dostępny nowy samochód i możemy sobie go odebrać za darmo. Zobaczcie, wystarczy wejść sobie tutaj, pyk, pyk. I macie nowy samochód, odbieramy, wybieracie sobie kolor. No nie jest to jakiś imponujący wóz i może nie będziecie najlepszymi graczami w wyścigach i nie jest to najlepszy samochód od 0 do 100 km na godzinę, ale generalnie fajnie, że coś w ogóle jest. Z tego co pamiętam, kiedyś był Hermes za darmo do odebrania, właśnie też w tych takich okresach wigilijnych, nie? A tak przy okazji, jeśli chcecie mieć jeszcze więcej bonusów i na przykład skorzystać z koła fortuny, który jest dostępny w kasynie, no to mam dla was ciekawą propozycję. Razem z Surfshark przygotowaliśmy dla was specjalną ofertę, dzięki czemu możecie skorzystać z VPN-u, który pozwoli wam mieć dostęp normalnie do koła, w którym możecie wylosować darmowy samochód. Samochód lub jakąś reputację, kasę i tak dalej, i tak dalej. Normalnie w Polsce nie ma do tego dostępu, ale jeśli chcecie, możecie użyć VPN-u. Jest to bardzo proste. Wystarczy użyć linku w opisie tego filmu, wejść sobie na stronkę, wybrać interesujący cię plan, a następnie pobrać program na komputer i połączyć się z dowolnie wybranym na świecie serwerem. Ja akurat wybrałem sobie Niemcy ze względu na to, że chcę mieć jak najlepszą wydajność w grze przy logowaniu i tak dalej. I normalnie przed użyciem VPN-u, no nie mogłem z tego koła korzystać, wiecie jak to działa, no nie? Ale jak użyjemy tej aplikacji od Surfshark, no to wybieramy sobie odpowiedni serwer, wchodzimy ponownie do GTA, logujemy się, no i idziemy sobie do kasyna, zaczynamy losować, bez problemu, używamy sobie koła, wszystko działa jak trzeba, nie trzeba się z tym jakoś specjalnie bawić, po prostu wbijasz i grasz, nie? Dodatkowo VPN pozwala wam bezpiecznie przeglądać sieć, będąc anonimowym w sieci, nie udostępniacie swoich prywatnych informacji na temat swojego położenia i swojego prawdziwego adresu IP. No i jeszcze taki mały bonus, jeśli chodzi o VPN-y, jest serial Mandalorian, czyli ze Star Warsów taki bardzo fajny serial, gdzie mamy takiego Baby Yodę. Kojarzycie takiego malutkiego Baby Yodę z memów różnych? Teraz możecie oglądać sobie ten serial normalnie, legalnie w Polsce, używając VPN-u. Podając swoją lokalizację z innego kraju, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, robicie płatność w Disney Plus i możecie oglądać ten serial w Polsce normalnie, na legalu. Z linku, który dałem wam w opisie, możecie uzyskać do 84% zniżki oraz 4 miesiące darmowe ekstra z nielimitowanymi urządzeniami. Co jest ciekawe, możecie sobie zrobić zwrot pieniędzy przez 30 dni. Jeśli w ciągu 30 dni wam się nie spodoba ta usługa, możecie sobie zażądać zwrot pieniędzy. Także polecam wam sobie skorzystać. No i proszę bardzo, jest mój nowy samochodzik. Nowy darmowy, możecie sobie, przypominam, możecie go sobie odebrać teraz. Ten Fiacik jest też w Fordzie Horizon 4. Powiem wam, jest jak jeden do jednego. Jest kilka takich samochodów w GTA Online, w ogóle w GTA 5, które prawie jeden do jednego przypominają tą wersję z prawdziwości. I ten Fiacik chyba należy, prawdę mówiąc, chyba tylko grillem się różni. Tak mi się coś kojarzy, że grill jest inny w tym Fiaciku prawdziwym.
Natomiast chyba mamy tu napęd na tył i może udałoby się nawet driftować. Zresztą mamy śnieg, więc nie powinno być to teraz specjalnie trudne, no nie? Ponadto mamy kilka innych takich samochodów, które tu... Ojej, nie to. Kilka innych samochodów mamy tutaj do wyboru, ale wiecie co, nie stać mnie na nie, to jest strasznie drogie. To jest chyba nowe. Jeszcze gokardy jakieś. Jezu! Kilka takich rurek kosztuje prawie 900 tysięcy? Konałem sobie z ziomeczkami ostatnio napadzik i powiem wam, że sam finał wyglądał w porządku. Z tego co mi mówili, można wszystkie przygotowania zrobić sobie samemu, więc nie trzeba tam latać po sesji, wiesz, z jakimiś cheaterami i się z nimi bawić, tylko możesz sobie ten napad w 100% zrobić samemu, a także finał zrobić samemu. Natomiast jeśli finał będziesz robił samemu, no to niestety problem jest taki, że zdobędziesz mniej kasy. No nie wiem, czy to każdemu pasuje, nie? Poświęcić tyle czasu na przygotowania, a potem z finału zgarnąć tylko jakąś tam małą sumkę. No i ponoć napad jest bardzo fajny i przygotowania są bardzo fajne. Ja ich nie robiłem jeszcze, wszystkich przygotowań, robiłem tylko jedno tam przygotowanie, jak można było właśnie chodzić sobie po wyspie i ją zwiedzać. No i dobra, jesteśmy na wyspie, z tego co wiem, nie ma tutaj za dużo dróg ogólnie. Widzę, że tutaj trzeba chyba ominąć kamerę. To jest nowy samochód, nie pamiętam, żeby on był w GTA wcześniej. I tu jest jeszcze ten taki Jeepek, też nowy samochód, który został dodany. No to zobaczymy go sobie. Jak Jeep Renegade? Nie, ja się chyba inaczej nazywał ten Jeep, nie? Jaki wolny! Dobra, tutaj ważne jest, żebyśmy omijali chyba te kamery, nie? Ale generalnie można się tutaj dosyć swobodnie chyba teraz rozejrzeć na tym przygotowaniu na napad. O! Tutaj jakiś cmentarz jest. Pewnie jest tu trochę easter eggów. Rockstar zawsze przykładał do tego wagę, żeby dodawać takie różne pierdółki do swoich lokacji. Tutaj mamy jakieś molo. I generalnie to jest taka, no wiecie, no dosyć spora wyspa, no ale nie jest to drugi taki świat, nie jest to jakieś tam, nie wiem, dodatkowe miasto czy coś takiego. I no raczej ciężko będzie zorganizować tutaj zlot, no bo na przykład możemy tylko przyjechać sobie o tak o, nie? Robiąc przygotowanie i niewiele możemy tutaj zrobić poza tym, co mamy w zadaniu, nie? Przepłynąłem sobie w pław na jakąś taką wysepkę gdzieś tutaj i próbuję się przedostać. O, shit! O, prawie zginąłem. Próbuję się przedostać na tamtą część wyspy, może będzie tam jakieś wejście. Chociaż widzę, że wszędzie jest ogrodzenie z drutem kolczastym. Wiecie co, wpadłem tak na pomysł, że może sobie kupię tą łódź podwodną. W sumie podoba mi się możliwość pływania czymś tak dużym. A wiecie, że niektóre samochody kosztują przecież po 2 miliony, po milion i chyba nawet po 4 miliony był jakiś samochód. A tutaj macie taką wielką łódź, którą no w sumie chyba niewiele można zrobić poza tym, że można nią czasami popływać. Chciałbym sprawdzić, jak to jest, ale póki co spróbujmy sobie jakoś tutaj pozwiedzać i dotrzeć gdzieś tam. Widzę jakiś dźwig, tam chyba jest port albo coś takiego. Może uda mi się dopłynąć. Omijam w ten sposób wszystkie blokady drogowe, kamery, nie kamery. O, chyba da się tutaj wyjść, tak myślę. Znajdziemy może jakiś samochód. Wiecie co, strasznie gra tutaj laguje w tym miejscu. Nie wiem czemu, bo naprawdę ten świat tutaj nie jest jakiś super ogromny. Widzę, że są strażnicy, więc trzeba uważać, żeby mnie nie przyłapali znowu. Jest trudno się przy nich ukryć. Może spróbujmy trochę popływać pod wodą. Nie powinni mnie tutaj dojrzeć, co? Idziemy sobie tutaj może dookoła. Ci ludzie nie zwrócą na nas uwagi. To są jacyś zwykli rybacy, więc na spokojnie. Pójdziemy sobie tu. Ja bym chciał zwiedzić całą wyspę, więc unikam wzroku pozostałych strażników. Jeden z nas robi wszystkie zadania, które są potrzebne do wykonania tego przygotowania, bo jesteśmy tutaj na wyspie w ramach to właśnie tego przygotowania, nie? O, tutaj mamy jakąś wieżę ciśnień, na którą można wejść. Zobaczę, jaki widok z niej jest. Jakiś patrol, ale chyba mnie nie zobaczą, nie? Na szczycie tego. Nie ma opcji, za wysoko jestem. Także można tu sporo pozwiedzać, ale generalnie to jest taka wyspa, można powiedzieć, tropikalna albo coś takiego, nie? Czy tutaj, że jest taki upał? Jakieś dzikie zwierzęta, dzikie ptaki. Spoko opcja. Szkoda, że ta mapka nie jest tak dostępna, nie? W ogóle mam, jak jestem tutaj, to mam takie wrażenie, jakbym grał w Far Cry'a 1. Też jest taki ładny świat tutaj, nie? Takie plaże, takie wybrzeża, ładnie to wygląda.
No, chyba przez nie przeskoczymy. I znowu mamy kolejną jakąś stację ze strażnikami, kamerami i wszystkim. Ciekawe, czy jest takie może przygotowanie, albo w ogóle taka możliwość, żebyśmy mogli tak swobodnie sobie tutaj pojeździć, wiesz, patrzeć sobie tą wyspę. No bo Rockstar tak jakby... No miała być to największa aktualizacja, jaka kiedykolwiek powstała i jest dodana wyspa, na którą nie można się dostać poza właśnie przygotowaniami do napadu, czy samym napadem, no nie? I jak my mamy się tutaj pobawić? No jak my mamy skorzystać z tej wielkiej aktualizacji? Ogólnie, żeby wziąć udział w tych napadach, jeśli samo kupienie łodzi wystarczy, to faktycznie nie jest to jakoś dużo, nie? Bo łódź nie jest... Stosunkowo jest niedroga, porównując do innych wydatków, które musimy tu zrobić. I te 2 miliony, patrząc na to, że Rockstar też dużo kasy graczom dawał za darmo, za to, że się ktoś zalogował, no to te 2 miliony nie jest wcale dużo, nie? Tu jeszcze mamy takie bardzo długie lotnisko, na którym też moglibyśmy robić jakieś wyścigi drag albo coś takiego, no nie? Fajne by to było. I ogólnie ta wyspa wydaje się być taka dość, no, spora. Można by było robić tutaj na przykład różne takie zloty, na przykład rowerowe albo jakieś offroadowe czy coś takiego, bo tych dróg tutaj offroadowych trochę jest. Można by było robić jakieś wyścigi albo coś, no nie? Mam nadzieję, że może w końcu udostępnią jakoś tą wyspę dla nas, żebyśmy mogli się pobawić. No i dobrze, myślę, że najwyższy czas kupić sobie tą łódź podwodną. Żeby to zrobić, trzeba wejść do Warstock. Warstock, nie wiem, jak to się czyta, serio. I musimy to kliknąć, ale jest zablokowane. Musimy się spotkać z młodszym... Właśnie wysłał mi SMS-a Miguel Madrazo. Mam tendencję do przekręcania wszystkiego, więc musimy się z nim tutaj spotkać i on nam da możliwość... A, muszę coś zapłacić. O, obgadać z nim coś. Oczywiście muzykę mam tu wyłączoną. Jesteśmy w klubie muzycznym, ale no, nic nie słyszymy, wiadomo, nie? Żeby YouTube mi filmu nie wywalił. What are you doing? Oh, it's okay, it's okay. They're with me. Ale mnie wkurza, że te postaci nigdy nie gadają. Dopiero co grałem w Cyberpunka i przeszedłem całego i... To jest takie dziwne teraz, widzę coś takiego. Darowałem wam tej gadaniny, gościu kurde gadał. Poszedłem sobie w ogóle, wyszedłem z pokoju, bo poszedłem gdzieś indziej, kurde. Dobra, kolor, zmiana koloru naszego statku kosztuje 75 tysięcy, ale myślę, że to nie jest jakaś wielka kwota i możemy ją zapłacić. Możemy mieć biało-czerwone barwy, możemy mieć zielone. Zielona mi się podoba. Możemy dodać sobie jakąś flagę, co w sumie nie kosztuje, ale możemy dać sobie polską flagę. Możemy dać solar image, nie wiem co to robi, ale kosztuje 1 200 000. Allowing to track the submarine sloops around you. Możemy wykryć inne łodzie podwodne w naszej okolicy. Super. I do tego możemy... Możemy dodać... milion... Prawie 2 miliony kosztują jakieś rakiety samonaprowadzające. Będzie można sobie to chyba dokupić, nie? Mam nadzieję. Jeśli już będę chciał coś takiego mieć. Oczywiście można mieć też bronię. Znaczy no, możemy tu modyfikować chyba bronię. I możemy mieć śmigłowiec. Albo batyskaf nowy. Ile mam kasy? O ile śmigłowiec jest taki sobie. O, ale to jest z parą, nie? Moment. O ile śmigłowiec jest taki sobie, o tyle batyskaf wygląda bardzo ciekawie i chciałbym go przetestować. 4 miliony prawie, ja pff, w ogóle... Okej, zbliżamy się, jesteśmy blisko, no jak przystało na łódź podwodną... Ościć, zobaczcie na to. Dobra, można wylądować tutaj też śmigłowcem na grzbiecie, no nie, bo jest tutaj miejsce, zobaczcie, jak najbardziej. Dobra, czy można faktycznie tym samemu pływać? Ja widziałem, jak inni nią pływają, ja byłem w środku podczas, gdy ona pływała, no ale wiemy, jak to działa, po prostu nas przerzuca wtedy do innej lokacji, a łódź podwodna robi swoje. O nie, nie gadajcie, że będę musiał tutaj wysłuchiwać kolejnych jakichś tekstów. Oszczędzę wam tego, i tak będziecie musieli sami to zrobić. Skeleton crew? Of what? Allow me to introduce myself. I am Pavel.
Helmsman Forge Quest. Dobra, wygląda na to, że oddał nam władzę nad naszym nowym pojazdem, słuchajcie. To jest nowy pojazd. Słyszałem, że jest to gorący obiekt dla wszystkich posiadaczy opresorów i opresory chętnie biorą się za likwidację tej łodzi. Dziwię się. No dobra, możemy sobie użyć szybkiej podróży, możemy także kierować łodzią, oczywiście będziemy kierować. Za chwilę powinno nam się pojawić sterowanie, mam nadzieję. Okej, okej. Nie mamy chyba... Nie mamy jakieś torpedy. Czekaj, bo ja coś wystrzeliłem, tak? Czyli nie mamy torped samonaprowadzających. Nie, rakiet samonaprowadzających nie mamy, ale torpedy mamy, więc czymś tam możemy sobie strzelać, więc to wcale nie jest tak źle. Mamy peryskop, możemy się nim posługiwać, bardzo fajnie. A ja bym chciał się zanurzyć. Kurde. Aha, bo możemy torpedami też tak w inną stronę strzelać chyba, czy nie? Dobra, opuszczamy i teraz chcę... O, można się zanurzać, ekstra. Czekaj, czekaj, i co, widać pod wodą coś? O, jest pod wodą. Uja, nic prawie nie widać. Można jakoś kamerę zmienić. O, jest widok z kokpitu, nazwijmy to. Czyli mamy widok taki jakby z maski. A jakbym strzelił? Widać tą torpedę, która... O, jest, jest, leci torpeda. Znaczy, w sumie płynie. Co ona robi? No chyba pływa, nie? Pod wodą. Coś tam wybuchło, generalnie. No, teraz jest noc, więc niewiele widać. To może poczekajmy sobie do dnia, co? Wolałbym, żeby tu było jakieś lepsze oświetlenie tej łodzi. Widzicie, że niewiele tutaj, kurczę, widać. Jesteśmy głęboko pod wodą. Ciekawe, czy opresor może mnie zestrzelić pod wodą. Wiem, że na wodzie, jakbym był gdzieś tam wynurzony, to na 100% by mnie zestrzelił, nie? Słyszałem, że łatwo zestrzelić jest tą łódź podwodną. Ty, a jak się do góry... Aha, bo z pasją się strzela tymi torpedami. Ja myślałem, że tak się wynurza. Okej, okay. I chyba shiftem się wynurzamy, zdaje się, tak? Tak, musimy trochę do przodu płynąć i shiftem się wynurzamy. W momencie, kiedy, tak jak widzieliście, podlatywałem opresorem do łodzi, no to ona się wtedy wynurzyła, nie? Ekstra to jest! Zielona mi się bardzo podoba i miłe jest to, że mamy polską flagę do wyboru, żeby sobie zamontować. Możemy w każdej chwili wyjść z łodzi, chyba musimy przycisk F nacisnąć. No i możemy sobie zwiedzać, ale mnie interesuje batyska, który, no umówmy się szczerze, za wiele nim nie porobimy. No nie, bo co, jaki cel ma batyska? No żaden praktycznie, tak? Czekaj, no, teraz, żeby skorzystać z batyskafu, muszę chyba... Aha, tu się robi napad, dobrze, to na pewno sobie to porobię. No ale chyba gdzieś muszę iść na tył, żeby skorzystać z batyskafu. A na dole nie? Możemy mieć chyba albo batyskaw, albo śmigłowiec, ten z parą, nie? Z GTA Vice City. Zaraz, co się nie idzie? Gdzieś tutaj na dole albo coś? Bo batyskaw raczej powinien być... O jest, zobaczcie! Jest, ale fajny! Futurystycznie dosyć wygląda, nie? Fajny jest! No dobra, jak do niego wsiada się? Czy jest jakaś animacja wsiadania, czy po prostu się w nim pojawiamy, bo ja bym chciał nim popływać. Gdzie tu? A, dobra, wystarczy F nacisnąć. Się zastanawiam, o co chodzi, jak to zrobić, nie? Nie pojawia mi się, wiesz. Okej, jest jakaś animacja. Jest animacja, jak sobie wsiadamy. Czy można ten pojazd wezwać jakby osobno? Ej, ale kozacki jest, a w środku? O nie! Nie mamy widoku z kokpitu. Szkoda. To byłoby bardzo przydatne, nie? Czekaj, czekaj. Ale super wygląda animacja, jak takie kropelki, znaczy pęcherzyki wody. Pęcherzyki powietrza, rozumiem. Tak, oblatują. Ekstra. Dobra, a chcę na dół lecieć, znaczy płynąć. Niżej. Szkoda, że widoku z kokpitu nie ma. I widzę, a już wiem chyba dlaczego. Rockstar troszeczkę poszedł na taniochę i jak skręcamy, zobaczcie, to moja suka nie obraca kierownicą w ogóle, nie? Nic się nie dzieje i podejrzewam, że te zegary są tam martwe. Rockstarowi nie chciało się tego robić widocznie i zrobili coś takiego, no taki sobie batyskaw. Jest fajny, aczkolwiek no ani torped. Nic nie możemy tutaj zmienić. I generalnie ciężko się nim pływa. Może na padzie byłoby lepiej.
To może być bardzo, bardzo fajna sprawa. No dobra, a teraz powiedzmy, że chcę sobie z powrotem zadokować w łodzi podwodnej. I chyba muszę trafić w odpowiednie miejsce, co nie? Czy już nie mogę wrócić? O, jest! Mamy tutaj przycisk, który sprawia, że możemy wrócić na łódź podwodną. Fajne to jest, nie? Możemy się tak w różny sposób pobawić. Na przykład będziemy mieli taką swoją bazę wypadową na tej łodzi podwodnej i wiesz, w dodatku możemy się poprzemieszczać gdzieś. Moglibyśmy, właśnie, tak się zastanawiam, czy moglibyśmy nią zanurkować, tą łodzią podwodną, być cały czas pod wodą niezauważeni i sobie tym batyskafem gdzieś wypłynąć i zrobić na przykład jakąś akcję w grze dowolnej czy coś, nie? No, podejrzewam, na PC-cie teraz gram i podejrzewam, że tutaj to nie ma większego sensu, bo zaraz by się zlecieli cheaterzy i by cię rozwalili. Okej, słuchajcie, jesteśmy chyba głęboko... A nie. Nie da się tak zrobić. Zobaczcie. Jak zrobiliśmy wynurzenie, to łódź podwodna od razu się wynurzyła razem z nami. No to powiem ci, że bardzo słabo. Bardzo słabo. Bardzo słabo. Nie, bo ja myślałem, że będzie można się, wiesz, zanurzyć, wypłynąć sobie batyskafem tak niepostrzeżenie i zaskoczyć kogoś czy coś. A tutaj nie ma opcji. Wiecie co? Widzę, że na mapce pojawił się jacht. Ja bym do niego podpłynął i sprawdził długość. Czy co jest większe? Czy ta łódź podwodna jest większa? Czy jacht, który można było kupić jakiś czas temu, czy cały czas go można kupić, ale no generalnie tylko wariaci go kupują, nie? Mamy tutaj co prawda opcję szybkiej podróży, ale one trochę nam kasy zabiorą. Natomiast ja się chcę szybko przenieść koło blisko tego jachtu. O, tu jest najbliżej. Za 10 tysięcy. Dobra. No i teraz musimy sobie tu przepłynąć, mamy taką animację, jak sobie płyniemy pod wodą. Strasznie żałuję, że musieliśmy się wynurzyć, żeby ten batyskaf wypuścić. Ach, szkoda trochę, no. Wolałbym, żeby można było tak niepostrzeżenie się wynurzyć, tak nie wiadomo skąd, no nie? Bo chyba jak się zanurzymy tą łodzią podwodną, no to ona nie jest widoczna przez innych graczy, nie? No, poza cheaterami oczywiście, których pewnie też jest groma. Okej. O, zobaczcie, mamy nawet chyba herb jakiś, nie? Może, ale nie wygląda na orła białego. Dobra, i teraz możemy sobie troszeczkę podpłynąć. Zobaczymy, na ile uda nam się podpłynąć do jachtu. Mam nadzieję, że nie ma żadnej obrony. Zaraz, zaraz. Przecież ja mam torpedy. Teoretycznie mogę go storpedować, nie? Dobra, podpływamy, podpływamy. Ej, no chyba to będzie większe niż ten jacht. Zaraz sobie wyjdziemy na grzbiet mojego nowego statku. I sprawdzimy. Wycofamy tutaj ładnie, zaparkujemy. Tak, zdecydowanie. Ten zielony kolor to był dobry wybór. Strasznie mi się podoba w stylu militarnym. Ej, on nie jest... On chyba jest dłuższy, ale szerszy... Ciężko powiedzieć, nie? Bo część tej naszej łodzi podwodnej no jest jednak zanurzona. Czekaj, próbuję tu jakoś... Aha, dobra. Część tej naszej łodzi jest zanurzona i jakby ciężko określić, jest taką dokładną szerokość teraz. Jak byliśmy na plaży, nie? To było widać, że to jest bardzo duże. Generalnie chyba nie jest szerszy. I słuchajcie, jest niewiele dłuższy, ale nie jest szerszy na pewno, nie? O, coś takiego. No, jest odrobinę dłuższy. Ale chyba nie szerszy, nie? Jacht wydaje się szerszy. No, ale jachtem nie wolno pływać, nie? A tutaj możesz sobie autentycznie korzystać z tego jak z każdego innego pojazdu. I to jest niesamowite, bo to wygląda na to, że jest teraz największy pojazd, jakim gracz w trybie online może sterować. Jest jeszcze taki bardzo duży samolot, ale nie wydaje mi się, żeby on był jakiś tam większy. Jedną rzecz musimy sprawdzić, bo mamy tutaj torpedy. Zobaczymy, czy uda się zatopić statek. Wątpię raczej, bo to jest taka... Wiesz, konstrukcja, która po prostu stoi, nie? Jakby część całego otoczenia, on się chyba nawet nie buja na falach. Możemy sobie wycofać. Ciekawe, co robią te rakiety, które się wystrzeliwuje samonaprowadzające. Podejrzewam, że i tak nie mają podejścia do opresora. Wiecie, o co chodzi. Dobra, poszła torpeda. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Czy one trafią w ogóle? Nie dopływają. Zobaczcie, to ma bardzo mały zasięg, wygląda na to. Nie, one nie mają chyba małego zasięgu.
Strasznie, one mają mały zasięg. Strasznie mały zasięg. Patrzcie, jak blisko muszę popłynąć do tego jachtu, żeby go zbombardować. I się z nim absolutnie nic nie dzieje, no bo co ma się stać? A zobaczymy, czy możemy, bo tutaj są te łodzie. Czy możemy je zbombardować? Poczekaj. Wiesz, dziwię się, że żaden gracz jeszcze do mnie nie podpłynął, mnie nie rozwalić. O, jest! Udało się! Udało się rozwalić pojazd, on się tutaj oczywiście zrespawnował zaraz, ale generalnie wybuchł, nie? Mogę tutaj edytować sobie tą łódź podwodną? O, jest coś takiego. 1 900 000. No to mnie nie stać na to. Kurde. O, dobra, już stać. Ja wiem, że to jest... Jestem 100% pewny, że to jest beznadziejne. Remote station and... 4000 metrów zasięgu? Okej. Zobaczymy. 1 900 000, no coś takiego. No nic, no sprawdźmy, jak to działa. Czy ten... Ja mogę tym... Jak to się tym strzela? To co to robi? A czekaj, chyba mi się nowa konsola pojawiła. Konsola strzelnicza. Zobaczmy, jak to działa. Czy ja mogę każdego gracza tutaj namierzyć i strzelić do niego? Dobra, co możemy zrobić? Launch. Okej. Oh shit! Oh shit, serio? I nie muszę płacić za to jakiejś dużej kasy? Patrz, leci. I gdzie mi się tutaj pokazuje, ile ja jakby... What? Ale beka. Czekaj, mogę skręcić wsadem. Wsadem mogę też sterować góra-dół, albo robić to myszką. Czekaj, mamy tu jakichś graczy. Zobaczymy, jak daleko mogę polecieć. Czy ja mogę tym kogoś rozwalić? Bo jeśli tak, to powiem wam, że nawet fajna rzecz, no. Leci tam jakiś śmigłowiec z daleko. Nie wiem, jaki mam zasięg, nie wiem, kiedy mi ten zasięg spadnie. Nie pokazuje się tutaj żadna ikonka o tym. Nie mam pojęcia także, czy... Losing connection, okej. Czyli 4000 metrów zasięgu. Jestem oddalony o 4000 metrów. I już powoli traci zasięg moja rakieta. Ale wiesz, bez problemu mogę przemieścić się też w inną część Los Santos i... Wtedy spróbować szczęścia, nie? Widzę, że jakiś śmigłowiec leci gdzieś tutaj. Czy ja mogę to zdetonować w każdym momencie? Czy muszę w coś uderzyć? Tak się zastanawiam. O! Zastanawiam się, czy właśnie jakiś gracz zobaczył, że lecę w jego kierunku rakietą, czy jak? Nie wiem, no chciałbym w kogoś uderzyć, żeby sprawdzić, jak to działa i czy to w ogóle możliwe, żeby... O, jest tutaj niedaleko. Jest jakiś śmigłowiec, ale to nie gracz, no to będziemy go atakować. Czekaj, ktoś tu kurde jest, ale nie wiem na jakim poziomie. Bam! Beep to you too. Chyba... Zabiło go! Yo, pure dude! Czekaj, ile mogę tego... Aha! Mogę... Minutę się czeka, aż znowu będzie można wystrzelić. Ale popatrzcie, tutaj są chyba dwa stanowiska od rakiety, nie? Jedno mam tutaj, gdzie siedzę, a drugie, na drugim też mogę sobie ten? A czekajcie, a co się stanie? Zobaczę, czy mogę się jakby zanurzyć i strzelać z tych rakiet. 2 000 000 to kosztuje, ale możesz sobie teoretycznie... Poczekaj. Drive. I spróbujmy się zanurzyć tak, żeby nas nie było widać. Żeby nas żaden opresor nie sięgnął. Tak się zastanawiam. O kurde, jesteśmy blisko... Blisko portu, tu chyba będzie płytko dosyć, co? Aha, bardzo płytko, nie dam rady się zanurzyć. Wielka ta maszyna, co? No ale generalnie poza taką zabawą, jak my tutaj mamy, no to niewiele można zrobić, nie? Natomiast fajnie, że nie trzeba płacić za tą rakietę 1 000 000, jak za ten ostrzał orbitalny, nie? Co jest też w GTA. Nie trzeba chyba nic płacić, tylko wystarczy poczekać, aż nam się aktywują z powrotem. Okej. I teoretycznie tak, jestem teraz pod wodą. Nie? Wychodzę sobie ze sterowania łodzią podwodną i fajnie by było, jakbym wystrzelił te rakiety, ale żebym nie musiał się wynurzać, nie? Żebym mógł sobie je wystrzelić, a nie wynurzać się, żebym był cały czas chyba niewidoczny. Mam nadzieję, że jestem niewidoczny. Dobra. Pyk. I tak. Sprawdźmy teraz, co się stanie. Już na pewno możemy znowu odpalić. Odpalamy.
teraz, no, nie mam innego sposobu, muszę jakby zobaczyć rakietą, czy mój statek jest wynurzony, czy też nie. O nie, to jest najgorsze. Patrzcie, jesteśmy wynurzeni. Ale jesteśmy odsłonięci w momencie, kiedy lecimy tą rakietą. To jest najgorsze. No plus jest taki, że mamy te 4000 zasięgu, nie? Metrów. Tutaj jest jakiś gracz, spróbujmy. Nie wiem, czy go sięgnęło. Nie wiem, jaki to ma w ogóle zasięg, jeśli chodzi o wybuch, nie? Jak ta rakieta wygląda, ale generalnie minuta to nie jest dużo oczekiwania, nie? Najgorsze jest to, że jesteśmy cały czas odsłonięci. Tak się zastanawiam, jakby inny gracz tutaj sterował tym i był cały czas pod wodą, jakby cisnął, żeby być pod wodą, to czy my dalej byśmy mogli sterować tą rakietą? Ale dziwny update. No nic, ja na pewno będę robił sobie te misje z napadami, a was zapraszam na kolejny odcinek z GTA Online. Trzymajcie się, na razie, hejas!